Trzy lata emigracji. Dokładnie trzy lata temu zamknęłam za sobą drzwi mojego malutkiego mieszkania na woli i wsiadłam w samolot do Chin. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że już ich więcej jako domownik nie otworzę, że swoim domem będę nazywać miejsca, do których do tej pory wędrowałam tylko palcem po mapie. Dziś mijają trzy lata na emigracji. Trzy lata, od kiedy wywróciłam do góry nogami swoje życie. Przez te trzy lata odwiedziłam siedemnaście krajów, ale nie ilość mnie tu cieszy najbardziej, a fakt, że mogłam je poznawać niespiesznie po swojemu. Bez wyliczonych co do jednego dni urlopu, bez wewnętrznego głosu siejącego terror, że coś muszę, bo jestem tu pierwszy i ostatni raz, bo nie zdążę, bo nie będę miała już nigdy więcej okazji. Te trzy lata obfitowały w zwroty w moim życiu osobistym i zawodowym. Zakochałam się z wzajemnością, zawarliśmy związek partnerski, nosimy obrączki. Wyruszyłam w podróż, której planem jest lista marzeń, a celem odnalezienie nowego domu. Największym zaskoczeniem było dla mnie to, że nigdy, nawet przez moment, nie chciałam wrócić, nawet wtedy, gdy tęskniłam, nawet wtedy, gdy było mi ciężko. Nawet wtedy, gdy nie wiedziałam, co dalej. Moja postawa zaskoczyła mnie tym bardziej, że ja nigdy, absolutnie nigdy, nie zakładałam stałej emigracji. Owszem, kusiło mnie, żeby wyjechać na rok, dwa, trzy, po to, by przeżyć przygodę, ale również po to, by dzięki zdobytym doświadczeniom i zaoszczędzonym funduszom po powrocie do kraju żyło mi się lepiej, pełniej. Gdy myślałam o domu, tym wymarzonym z ogródkiem, on zawsze był w Polsce. Na swoje polskie życie nie narzekałam. Miałam super przyjaciół, tak super, że dalej ich mam. Dobrą pracę, małe, ale przytulne mieszkanie, mały, ale szybki samochód. Więc czemu nie chcę wracać, mimo że, jak wspomniałam wcześniej, mam również poczucie straty? Tam daleko odnalazłam rzeczywistość, która choć ani nie jest piękniejsza, ani łatwiejsza, fascynuje mnie bardziej, która sprawia, że mój umysł pracuje na zwiększonych obrotach, a małe rzeczy cieszą. Hasła klucze to inność i różnorodność. Tak, to one pociągają mnie w tym dalekim świecie. Inność otoczenia i inność, którą odnajduję w sobie, zmieniając się pod wpływem świata, który poznaje coraz to innej perspektywy. Pamiętam moją chwilę zwątpienia, gdy zostawiłam Chiny na rzecz Francji. Zamknęłam się w domu, nie miałam ochoty się żegnać, nikogo widzieć. Powiedziałam wtedy współlokatorowi, że czuję się, jakbym nigdzie nie przynależała, bo tu już prawie mnie nie ma. Ta rzeczywistość mnie już jakby nie dotyczy, a tam będę znowu obca, że czuję, że nigdzie nie mam teraz domu. On popatrzył na mnie z niedowierzaniem i powiedział Przecież twój dom jest wszędzie. I wiecie, te chwile, gdy to czuję, wynagradzają wszystko, gdy czuję wolność i bliskość z otaczającym mnie światem jednocześnie. Gdy odpowiadam na uśmiechy przypadkowych ludzi spotkanych na drodze i odkrywam nowy smak podarowanej przez nieznajomego zupy, gdy czuję się bezpieczna i mile widziana gdzieś daleko, gdzie jeszcze kilka lat temu dotrzeć nie śniłam, gdy poznaję nowe prawdy i nowe perspektywy. Doświadczam i przeżywam inne i inaczej. A życie w kraju odległym, nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim kulturowo oraz fakt, że odnalazłam szczęście zdala od wzorców i zwyczajów, zdala od wszystkiego co znane, od rodziny, od przyjaciół, pozwoliły mi uwierzyć, że mogę wszystko. To wielki komfort i siła, kroczyć przez życie z takim przekonaniem. To pozwala marzyć jeszcze odważniej.